Rozumiem. Eee, słuchaj, chciałem na początek o paru aktualnych tematach porozmawiać, eee, także politycznych, bo ty zaraz być może będziesz, wiesz, miał kolegę, który będzie z tym państwem i chciałem się... Który to kolega? A masz wielu takich, którzy będą trząść no, w Polsce? Paru by się znalazło. No. Znaczy, chodzi mi o tego, który się ostatnio strasznie wystraszył śmieciarki. Nie wiem, czy widziałeś to nagranie. Mm, szukam teraz w głowie, który z tych kolegów mógłby się wystraszyć śmieciarki. Może Szymon. <noise> Zawsze bał się śmieciarek. Proszę, jak szybko doszedłeś do tego. E, chciałbyś, żeby e, Szymon <noise> został naczelnikiem kraju? Ja chciałbym z jednego powodu sprawdzić pewną tezę, którą mam i pewną teorię. Moja teoria jest taka, że polityka jest w stanie zepsuć i zdeprawować nawet najbardziej szlachetnych i najbardziej oddanych sercem sprawie ludzi. A Szymon jest taką osobą w tej chwili. Znam go... Mhm. 20 lat z różnych sytuacji, grzebaliśmy razem w amerykańskich śmietnikach, byliśmy razem na wielu wakacjach i robiliśmy wiele programów, więc znam go, mam wrażenie, może nawet lepiej niż on sam w niektórych kwestiach i absolutnie wierzę w szczerość jego intencja, ja wierzę, że on chce dobrze, że on chce coś zmienić, że on ma na to pomysł. Ja nie ze wszystkimi jego tezami się zgadzam, ale wierzę w szlachetność. No i teraz ciekaw jestem, czy kiedy rzeczywiście dojdzie do władzy. I z tego powodu bym mu choćby tego życzył. Ta teza o tym, że władza psuje ludzi, e, i że ich korumpuje, i że e, wydobywa z nich e, cynizm zamiast szlachetności etosu, czy to rzeczywiście się, się sprawdzi? Bo jeśli nie, to będę musiał w ogóle zmienić swój pogląd na temat polityki en bloc, którą uważam raczej za, mm, za nieskuteczny teatrzyk nie zmieniający rzeczywistości. Czyli aktualnie, skoro będziesz musiał zmienić zdanie, to aktualnie uważasz, że polityka go zepsuje? Mm, nie wiem. Życzyłbym sobie, żeby go nie zepsuła, bo jeśli jego jest w stanie zepsuć, a jest osobą, jak mówię, no moralnie dla mnie czystą i, i, i pod tym byłbym się w stanie podpisać w każdych okolicznościach. Wiem po co tam poszedł, i wiem, że gdyby szedł tam dla pieniędzy, splendoru, popularności, czegokolwiek innego niż to, że chce zmieniać świat, no to by został w telewizji, bo tam miałby dużo lepsze możliwości, większe pole do popisu. Więc jeśli jego będzie w stanie polityka zepsuć, to znaczy, że jest w stanie zepsuć każdego. No to będzie dla mnie ostateczny dowód w sprawie, którą noszę w głowie od wielu lat. A grzebaliście po tych śmietnikach, to on też był taki płaczliwy? Jaki? Płaczliwy. Płaczliwy? Mhm. Nie, nie, chyba że przytrzasnął sobie akurat palec klapą. Szukaliśmy czegoś w śmietniku, żeby też była jasność. Byliśmy razem w Stanach na, na wakacjach u moich przyszłych teściów i kupiliśmy sobie jakąś odzież i przedwcześnie wyrzuciliśmy paragony do tejże odzieży, a się okazało, że sweterek moherowy nie pasuje tak dobrze, jakby mógł, w związku z tym musieliśmy te paragony odnaleźć, żeby zwrócić. Czyli tak wzorem... Na poczekaniu wymyślisz późniejara. tej historię, nie, 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 nie wierzysz. Mam zdjęcia tak? i nie zawaham się ich użyć. Szymon, wiesz o tym. Przekonaj mnie, że powinienem na niego oddać głos. Teraz stawiasz mnie w roli rzecznika Szymona tak. połowni, a ja tym rzecznikiem nie jestem, bo jak powiedziałem w wielu no dobra, kwestii. ale jak powiesz mi, że jak mnie nie przekonasz, to no. oddam na Konfederację. Ja akurat z Konfederacją mam niektóre wspólne rzeczy. To na pism. Z Pisem też. To na lewicę. I z lewicą też, widzisz, zaraz dojdziemy do tej sprawy, którą próbowałeś tutaj uruchomić, czyli żebym wszedł w rolę sprzedaj mi długopis, tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej, przekonaj mnie, że ten długopis jest wart tysiąc złotych. Natomiast a propos polityki, bardzo łatwo próbujemy ludzi kategoryzować i umieszczać w bardzo jednoznacznych szufladkach. A ja nie kupuję żadnej ideologii en bloc, ani w całości nie kupuję Szymona, ani w całości Konfederacji, ani w całości PiSu, ani PO, nikogo. Ale na kogoś musimy się zdecydować na koniec. Albo nie musimy albo no nie musimy ale bo nie oddanie głosu nie z lenistwa nie z tego, że wolałem sobie grillować kiełbaski na działce albo że y, zapomniałem, tylko świadome nie oddanie głosu też jest jakąś decyzją. Y, oczywiście namawiamy ludzi, żeby jeśli mają jakiegoś kandydata najbliższego swoim poglądom, ten głos oddawali, ale jeśli ktoś nie poszedł do wyborów i potrafi to uzasadnić, to też nie będę na nim psów wieszał. Strasznie próbujesz to rozmyć, bo wiadomo, nie chcesz być obciążony ewentualnymi późniejszymi złymi decyzjami albo porażkami Szymona Chłowni, jeśli takie się no wydarzą. Tak, zwłaszcza, że nie, pracujemy ze sobą już od trzech lat. I to, co on teraz robi ze mną ma tyle wspólnego, to co ty robisz, nie wiem, z telewizją polską. Rozumiem. Dlatego nie będziesz mnie w ogóle zachęcał do głosowania. Na mnie. Nie, A no będziesz to jest Na decyzja. Będziesz mnie zniechęcał? Też nie. Też nie. Dobrze. Skończymy ten temat Szymona, bo to wiadomo, że nie będziemy o Szymonie Hołowni rozmawiać Moglibyśmy cały, cały wieczór. No ale... Natomiast jeden e, cytat znalazłem sprzed e, no, wielu, wielu lat. E, My, ale czyj? Mój? U, tak. Papie się wody, jakbym miał zasłabnąć. Um, powiedziałeś, że z premedytacją Szymon poszerza pole walki, bo dusi się w szufladce eksperta religijnego. Wie o tym, że być może później nie będzie już zapraszany jako poważny ekspert do programu Tomasza Lisa, ale postanowił zaryzykować. Mhm. Jak historia zweryfikowała te zdania, mhm. prawda? Tomasz Lis już nie ma programu, ani nie jest uważany tak bardzo za poważnego, a Szymon Hołownia wchodząc w biznes, w show biznes wcale nie zepsuł sobie na tyle wizerunku, żeby nie być po wielu, wielu latach politykiem. Wiesz, no, sam, sam doskonale rozumiesz, że media są jednym wielkim ryzykiem. No, wy odpalając ten kanał, też podjęliście ryzyko, mogło się udać, mogło się nie udać. Tak samo w przypadku Szymona mógł wygrać na mam talent, mógł tą decyzję zdyskontować potem, tak jak to teraz zrobił, odcinając od tej popularności jakiś tam kupon, no bo nie startował z punktu zero, tylko z jakiejś tam wyższej bazy, przez to, że był rozpoznawalny telewizyjnie, a mogło się to kompletnie nie udać, bo faktycznie przez pierwszą, drugą, trzecią edycję on strasznie się obawiał tego, że jego rola rozrywkowego klauna w programie telewizyjnym w sobotę wieczorem wpłynie na wiarygodność jego sądów w innych, bardziej fundamentalnych sprawach. No, okazało się, że da się te dwie rzeczy ze sobą pogodzić, więc, więc ostatecznie jest wygrany. No ale mieliśmy nie gadać tylko o nim. Tak, no jak y, można wysnuć wniosek, Szymon Kłownia trochę dusił się w swojej roli. Natomiast czy ty się nigdy nie dusisz hmm. w swojej? Bo...